Dawid, wasz dzisiejszy trening w formie gry kontrolnej z drużyną rezerw był chyba ciekawszą metodą poprawy pewnych elementów gry niż suche schematy podczas codziennych zajęć. Znaczy, to jest drugi trening, bo z rana mieliśmy pierwszy trening, który tam mieliśmy właśnie też schematy. No ale gierka jest właśnie zawsze najważniejsza, no bo wtedy może przeżywczyć te właśnie schematy, które trenowaliśmy i dzisiaj rano. I no jakoś one funkcjonowały, no. Właśnie, czy ten mecz kontrolny miał na celu poprawić w pewnym sensie waszą skuteczność w ataku, której w spotkaniu z Radomiakiem zabrakło? Skuteczność przede wszystkim, ale i dochodzenie do sytuacji, tworzenie jakichkolwiek sytuacji, bo tworzymy ich zdecydowanie za mało i to było głównym celem. W meczach ligowych grasz jako jedyny nominalny napastnik, ale bardzo często musisz się cofać po piłkę. Czy nie wydaje ci się, że grając na dwóch napastników z Marcinem Krzywickim u boku łatwiej byłoby o bramki? Ciężko mi to powiedzieć, bo jeszcze nie było takiej sytuacji, że z Krzywym występowaliśmy na tej pozycji. Choć grałem z wysokim napastnikiem u boku w innych drużynach i to było dobre rozwiązanie na pewno, ale nie wiem, musielibyśmy zobaczyć, jak to by wyglądało. Patrząc na ostatnie wyniki GKS-u, odnoszę wrażenie, że nie uznajecie kompromisów, ponieważ ostatnie 4 spotkania to 2 porażki, 2 zwycięstwa. Wasz najbliższy rywal Puszcza z kolei 4 ostatnie mecze zremisowała. Jak wytypować wynik niedzielnego spotkania? Wynik ciężko, ale przywieziemy 3 punkty z Puszczy na pewno. Na pewno, no bardzo byśmy chcieli, no. Ale wiadomo, remis na wjeździe też trzeba w jakiś sposób szanować, ale no jedziemy tam po 3 punkty. A co do meczu z Radomiakiem, przegraliśmy go, ale nie wiem, czy pan był na meczu, ale to widowisko na pewno nie odzwierciedlało wyniku, bo moim zdaniem po pierwszej połowie to powinniśmy wygrać, a w drugiej połowie gra się wyrównała, a na pewno nie wskazywała na to, że przegraliśmy spotkanie. Remis był usprawiedliwym wynikiem tego spotkania na pewno. Puszcza to obecnie najsłabszy atak w lidze, ma tylko 11 strzelnych bramek, ale najlepsza obrona, bo stracili tylko 9 goli. W tym meczu chyba sytuacje bramkowe nie będzie aż tak łatwo. Znaczy, powiem tak, no mecz meczowi nigdy nie jest równy. Po jednym meczu może stać się nasz atak najlepszym atakiem w drugiej lidze. Jak, nie wiem, strzelimy znowu, na przykład wygramy 5-1, jak tutaj wygraliśmy z Stalową Wolą, więc to ciężko tak powiedzieć, czy to jest najlepsza obrona. Zobaczymy w niedzielę. Krzysiek, ostatni mecz z Radomiakiem był niezły w waszym wykonaniu. W pierwszej połowie mieliście więcej z gry, więcej tworzyliście okazji. Te najlepsze co prawda były w drugiej połowie, ale w końcówce Radomiak was zepchnął do defensywy. Czego zabrakło? Tej piłkarskiej pary, skupienia czy sił? Znaczy może nie to, że zepchnął nas do jakiejś obrony, tylko po prostu wyszli wyżej, żebyśmy nie rozgrywali akcji od tyłu. I to po prostu może takie wrażenie było. Na pewno pary już jest dużo, wystarcza na cały mecz. No co, można powiedzieć, że szkoda, że ta bramka wpadła praktycznie w ostatnich minutach, bo jak pokazują ostatnie mecze, stracona bramka już nas nie podłamuje. Bierzemy piłkę i gramy dalej. Wiadomo, tutaj praktycznie można powiedzieć w 90 minucie ciężko było, no nie było czasu na odrobienie. Natomiast my się czujemy już coraz mocniej jako drużyna, jeden za drugiego walczy, jeden drugiego rozumie. I stracona bramka nas nie podłamuje. Chcieliśmy ten mecz wygrać, a tak jak mówię, z perspektywy analizy widocznie może ten punkt byłby lepszym rozwiązaniem. Po absencji kartkowej wraca Dawid Flaszka, Adrian Klepczyński. Czy to oznacza, że rywalizacja w składzie się zwiększa? Myślisz, że z miejsca będą mieli miejsce w podstawowym składzie, czy muszą oni powalczyć od nowa? Znaczy, no na pewno trener ma większe pole do manewru i dla niego to jest, myślę, plus. Dla nas też, bo jest większa rywalizacja. Czy mają miejsce od razu? Myślę, że zależy od dyspozycji, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest pod formą, to nie będzie grał. Natomiast to są decyzje trenera, każdy walczy o swoje, na jakiej pozycji by nie wyszedł, daje z siebie wszystko i o to chodzi. I ostatnie pytanie. Jaka atmosfera panuje w szatni przed meczem z Puszczą? Znaczy ogólnie muszę powiedzieć, że atmosfera jest coraz lepsza, bo wiadomo, gdzieś te pierwsze 2 mecze wygraliśmy, co,
co też w perspektywie czasu było bardzo dobre, bo mieliśmy te minusowe punkty i szybko się z tego wydostaliśmy. Później była jakieś zachwianie. Natomiast teraz, tak jak mówię, wierzymy w siebie, wierzymy w swoje umiejętności. Wygląda to coraz lepiej, także atmosfera też jest dobra.